Mikołaj mi zasnął, a mi właśnie przyszła paczka, ale nie jest to paczka z Zary, tylko paczka z drugiej ręki. Natomiast jest w środku kożuszek, ten, który Wam pokazywałam na filmie z kurtkami z drugiej ręki. Tutaj Wam go podlinkuję. Natomiast ja sobie tamten kożuszek zamówiłam w rozmiarze L, bo taki akurat był i tak dalej. On też był z drugiej ręki, tylko nowy z metką, no nie? Ale okazało się, że teraz trochę mi się zjechało, trochę się mi schudło i ten kożuszek jest na mnie za duży. A do przyszłego roku to już w ogóle. I udało mi się znaleźć, bo on jest wyprzedany wszędzie, udało mi się znaleźć rozmiar M. No i kupiłam ten rozmiar M. Tą L-kę mam na sprzedaż, suma summarum. No co to za taśma ta babka? Co to za taśma miała? Czekajcie, bo to po prostu jest nie do przecięcia, nie? O, dobra, udało się. Teraz zobaczymy, czy dostałam Zoelixa, no bo Zoelixa to jest, czy dostałam kożuszek, czy jakieś, wiecie, coś, jakieś fikimiki, bo to różnie bywa, nie? Zawsze to tak, a muszę potwierdzić transakcję, czy wszystko doszło. Dobra, sprawdzamy, czy w środku jest kożuszek, bo to wiecie, nigdy nie wiadomo. Okej, okay, mamy zapakowane to jak Zara, jest kożuszek. Dobra, gra. Dotarło to, co miało dotrzeć. Dobra, jest, też jest nowy z metką, to sobie zdejmę. Też jest nowy z metką. On jest po prostu przesztosowy, jeżeli chodzi o jego wygląd. Przepięknie wygląda, super się nosi, jest taki mega przyjemny. Natomiast zależało mi, żeby kupić sobie mniejszy, bo tamtym to się topię normalnie i już czuję, że ten jest o wiele lepszy. O, tak. Tutaj nie mam aż takich ramion, bo to mam już takie ramiona, no nie? O, teraz fajnie leży. Iii, jaki ładny on jest, jaki ładny on jest. Kocham ten kożuszek, tylko brudzi się w ciul. To trzeba tak uważać, żeby na przykład nie tycnąć o samochód albo o coś, bo to od razu ten... Ale jest kochany. Ja po prostu uwielbiam ten kożuszek, naprawdę. Jestem popieprzona i chyba zamówię sobie identyczny czarny. No ale cóż zrobić, no każdy musi mieć jakieś swoje kukuryku w głowie, no i ja mam właśnie takie. No co, nic nie poradzę, moi drodzy. Dobrze, fajnie, kożuszek jest, ja się biorę za sprzątanie, bo mam tutaj heavy metal, znaczy nie jest aż tak źle, no nie, jest jednak źle. Jak tak patrzę na to, to jest źle. Więc wezmę i to wszystko ogarnię, posprzątam, idę z psiuszami na pole, tak, na pole idziemy, idziemy sikać. No tak, to ty zawsze chcesz iść na pole, Alitas. Ty zawsze chcesz iść na pole. Tutaj nie ma innej odpowiedzi w twoim wydaniu. Ona już czuje, że na polu jest zimno. Taka jest w ogóle kurzawa. Teraz muszę umyć włosy. Mam takie włosy. Dzisiaj jechaliśmy, nie miałam czasu ich umyć. Wybaczcie. Wybaczcie mi, ale czasami jak przychodzicie do koleżanki, to ona też ma tłuste włosy, więc ja dzisiaj tak... Tak, czasami bywa, że mam tłuste włosy. Co zrobić? Krzyś ogarnia film. Jakiś, nie wiem jaki właściwie, co on tam robi. A ja co, jutro biorę się za nagrywanie filmu Oczekiwania kontra rzeczywistość. I będzie tam Zara, House, H&M. Te trzy. Ubrałem ją w cholerę, a muszę je przymierzyć, bo nie wiem czy wszystkie pasują i zaraz mi przeleci termin, kiedy mogę je, wiecie, oddać. Więc to mam ostatni dzwonek, mam nadzieję, że zdążę jutro to wszystko nagrać, będę miała tyle dużo energii i Mikołaj będzie na tyle łaskawy, że uda mi się to po prostu zrobić. Także trzymajcie kciuki, a tymczasem ja idę grzać obiad, bo przydałoby się coś zjeść. I jak Mikołaj zasnął, to może byśmy wyciągnęli maty i zrobili dzisiaj wcześniej trening, bo wczoraj robiliśmy o godzinie chyba w 10:30, a dzisiaj czasami tak fajnie i sobie z kurami spać, no nie? Mikołaj idzie spać, my się idziemy okąpać i też idziemy spać, nie? A już w ogóle to jest czad, jak my jesteśmy okąpani, jak on się idzie kąpać, bo po prostu wszyscy jesteśmy już pod kodełką. Po prostu starość, nie? Ja już jestem stara, to jest straszne. Też tak macie, że się cieszycie? A wiecie, wiecie, o, ja Wam powiem, jakie jest moje ulubione, najukochańsze, cudowne uczucie. Najlepsze uczucie, jakie towarzyszy mi w moim życiu. To jest takie, gdy położysz się w łóżku bez kordły i ktoś na Ciebie tą kordłę zarzuci, tak wiecie, tak. Fuh. Boże, a Ty leżysz idealnie już ułożony, idealnie jest Ci wygodnie i tylko ta delikatnie opadająca na ciało kordła. No po prostu kocham to. Chyba za dzieciaka. Moja mama mi tak robiła, że jak kładła nas spać, to właśnie tą kordłą tak na nas rzucała. Wiem, że się mówi kołdra, ale my zawsze z Krzysiem mówimy kordła. Tak a propos komentarzy, które zaraz będą. I pewnie część osób leci na dół i kasuje swój wcześniejszy komentarz.
No, to to jest... A dajcie znać w komentarzu, jakie jest wasze najcudowniejsze uczucie, bo moje to jest właśnie to. Kocham, jak mi tak Krzysiu robi. Dobra, idę robić jeść i idę sobie zamówić czarny ten koszuszek. Bo mam patrzony, więc chyba sobie zamówię, ale nie mówię nic mojemu mężowi, bo jak dzisiaj zobaczył, mój mąż zaczął kojarzyć w ogóle sklep Zara. Jak dzisiaj wychodził do paczkomatu, jak wracaliśmy do domu samochodem, to wraca z paczką z Zara i mówi, znowu Zara? Nie? A ja tak, bo mi już leży chyba tam 5 kartonów z Zary, bo na przykład w jednym wysłali tylko jedną rzecz, bo się więcej nie zmieściło, no nie? Więc suma summarum przyszło trochę tych kartonów, no ale wiecie, o co chodzi. Mój mąż nigdy nie wiedział, co to jest Zara, a teraz już kojarzy przez moje filmy każdy chyba sklep sieciowy. Najsłodszy widok. Jak tam, Mikuś? Wygodnie ci? Gilko. Widziałaś? Ja nie widziałem. Miki widzi psiusza. Cześć, liczniotku. Cześć, liczniotku. Cześć. A powiedz coś. Powiedz o gulu. Ty tyle gadasz. No ale jak świeci światełko, to nie gadam. No. Tylko jak nie świeci światełko, to gadam. Musimy uwiecznić, jak gadasz. Bo ty cały czas gadasz. No i stop gadasz. Bez przerwy. Bla. O, się. O, tak. Obrócimy się, a jednak nie. Może byśmy się obrócili na plecy, ale jednak nie. Tak? Tak? Tak się... To będzie... Gadulec po mamusi będzie. No, w końcu mi się udało pokazać, że Mikołaj dużo gada. Plany na dziś, bo mamy sobotę, wy widzicie trochę później niż sobota, natomiast mamy sobotę, ja idę sprzątać. Sobota, dzień czystego klopa po prostu, no to jest moje motto życiowe, taka maksyma na sobotę. Dzisiaj jedziemy do znajomych, więc na imprezkę, jutro imprezka jest u nas. O, jutro jest duża imprezka u nas, no. Tak, także mamy mega imprezowy weekend, już tam będę marynowała mięso i tak dalej, bo będziemy robić obiad na jutro. No ale dzisiaj się trochę odprężymy, bo dzisiaj nie my gotujemy, to jest zawsze takie, a wiecie, fajnie, no nie, i coś tam, ale jednak jak się jedzie do kogoś, to tak też fajnie czasami jechać do kogoś. Zmontowaliśmy film Oczekiwania kontra rzeczywistość, więc będą w środę. Nie wiem, czy ten vlog pójdzie w środę, czy po prostu wcześniej. Natomiast, żebyście wiedzieli, na drugim kanale to wszystko będzie, więc pamiętajcie, że mamy jeszcze drugi kanał. Postaram... Film jest super. Tak. Bo przeglądaliśmy go przed chwilą i jest naprawdę dobry. Śmiałam się. Jeżeli ktoś ma zły humor, to po tym filmie obiecuję uroczyście, że tego złego humoru już nie będzie miał. Świetny. Zresztą wiecie, jak wyglądają Oczekiwania kontra rzeczywistość w wydaniu Martusi, więc tak też będzie. Tak też będzie. Jeżeli, mam nadzieję, że będę pamiętała i wam go tutaj dodam, jeżeli bym go wam nie dodała, to mi przypomnijcie. Mikołaj sobie tutaj Amcia, bo to jest jego ulubiona miejscówka tutaj, taka wprasowana między te wszystkie poduszki. Nawet lubi tutaj chwilę sobie poleżeć dłużej, tak. No nie? Bo jemu to jest mega wygodnie. Tak, mamy butle. Musimy zareklamować tą rogówkę. O, dobre, to jest ważna rzecz. Jest super nie wygodna. Niedobra wiadomość, ale ważna rzecz, przepraszam. Tak, jest super wygodna, jest mega fajna, uwielbiam tą rogówkę. Ale stało się coś dziwnego, bo na dole wywaliło nam jedną sprężynę, która przebiła w ogóle pokrowiec. Tak, Marta i dwie tam pokaże. Są, dwie są jakby jeszcze wywalone, tak już się wywalają, także no nie wiem co o tym myśleć, nie będziemy z tym kombinować, nie będziemy tego sami zaczepiać. No, zgłosimy to jako reklamację, zobaczymy co Agata Meble, bo stamtąd jest ta rogówka, co powie na to. I nie jest długo, bo myśmy ją kupowali w sierpniu tamtego roku. I nie było po niej skakane. I nie było, absolutnie nie było po niej skakane i jest po niej siedziane, czyli to co się na rogówce robi. Więc zobaczymy jak będzie wyglądała kwestia reklamacji. O, tu jest. Widzicie to? To jest sprężyna. Czaicie bazę? I to jest takie, wiem, że tu jest ciemno. O, teraz widać. No, to jest ultra ostre, więc w ogóle nie wiem jak sobie tam, znaczy nie widziałam, żeby robot się nam porysował, natomiast no makabra, że już ona w ogóle nie trzyma i tam
A nie wiem, czy to będzie widać, zaraz zobaczymy. Czekajcie. Tam widzicie to, to już też się zaczyna. Sprężyna, coś jest nie tak. I tu jeszcze gdzieś widziałam jedną, ale teraz jej nie widzę. Tak, widziałam trzy, ale teraz tutaj jej nie widać. No, pokażę wam, jak wyglądają moje szuflady w łazience. Bo generalnie mamy teraz taką małą łazienkę. Znaczy mamy teraz, no po prostu mamy, bo duża dopiero musimy się za nią zabrać, więc może jak dobrze pójdzie i jak nas też zmotywujecie, to może, bo to taka czasami potrzeba motywacji z zewnątrz, to byśmy zaczęli ogarniać ją może w przyszłym tygodniu, bo wanienka przestaje wystarczać dla Mikołaja, pod prysznicem myć go słaba historia. Musiałabym wkładać pod, wiecie, pod prysznic wanienkę, on jeszcze nie siedzi, no i dużo różnych rzeczy, a tak byśmy mogli go włożyć po prostu do wanny i w wannie go kąpać. Więc powiedzcie, że chcecie remontowy film i będziemy mieć wtedy motywację, nie Kotuś? No zrobię, no zrobię, jak tylko będę miał czas, to zrobię. Łazienkę postanowiliśmy robić sobie sami, bo mieliśmy wycenę, ale to jest gadanie na inny film w ogóle. Był tutaj... To było rok temu, to się już wszystko zmieniło. To w ogóle byłoby jeszcze wyżej, ale mieliśmy wycenę rok temu i dwa lata temu z czegoś innego. Cena była po prostu, aż nas z butu wybiło, a to było dwa lata temu i rok temu, gdzie teraz te ceny są o wiele wyższe. Zresztą widzicie sami, nie wiem, ostatnio widzieliśmy komentarz pod garderobą, że ktoś tam podsumował, popatrzył na ceny, o których mówiliśmy, a jakie są teraz i po prostu nasza garderoba kosztowałaby zdecydowanie więcej niż faktycznie kosztowała na tamten czas. Także nie wiem, jeszcze mamy z takich dużych rzeczy do zrobienia schody. Doba ma tylko 24 godziny i mamy mnóstwo obowiązków, jak każdy zresztą. I kiedyś człowiek też chce odpoczywać, bo to tak jest, że niby mógłby się zapitalać cały czas, ale po prostu no, zatrzesz silnik po prostu. Idziemy do łazienki, to wam pokażę, jak to wygląda, bo się pochwalę moimi szufladami, gdyż wiecie, jak to jest. Bajzel jest 99,9% czasu, ale jest ta jedna sobota w miesiącu, gdzie wysprzątasz absolutnie wszystko i aż chcesz się tym pochwalić i to jest właśnie ten dzień. Zobaczcie, jak to wszystko poukładałam i nawet już tu przywlekłam rękawice i samoopalacz, jutro będzie Marta opalona. Drugą szufladę, no wygląda troszkę gorzej, ale poukładałam tyle, ile mogłam. No tak to jest, jak masz tylko dwie szuflady. No i do tego mówiłam, że potrzebujemy drugą łazienkę, żeby też mieć miejsce na te wszystkie rzeczy, bo na przykład tutaj się nie mieści prozaiczna rzecz jak papier toaletowy. Idziecie w gości, nie? I skończy się na was papier, to strasznie jest krępująca sytuacja, jak musisz wrzeszczeć z łazienki, że potrzebujesz papier, nie? Więc no to jest słabe. Zazwyczaj powinien być gdzieś ten papier, żeby każdy się mógł obsłużyć, albo po prostu być dobrą panią domu i pamiętać, żeby ten papier wymienić. To są dwie takie opcje, no żadna u nas nie działa, nie? Taka sytuacja. Kapsułek dalej nie ma. Tak, obrobo. Ale wysłali drugie. Powiedzieli, że paczka się zgubiła. Nie wiem, czy jej nie wysłali, czy się zgubiła, niby numer nadania był. Akurat ktoś się ucieszył chyba z moich kapsułek i mają przyjść w przyszłym tygodniu. A ja mam taką hałdę kolorowego prania, że idzie się zesrać. O, proszę bardzo. To wszystko czeka na umieszczenie w pralce, ale zrobiłam sobie jedno ciemne pranie na białym proszku i to był strasznie głupi pomysł. Bo pranie nie jest już takie ciemne. A, bo tu można jeszcze tak. Próbujemy ogarnąć tego gimbala, wiecie, jak się nagrywa samemu, to samemu siebie to jest trochę trudniej niż jak ktoś cię nagrywa. Ale jest fajnie. Wam też się podoba. Już mnie zdenerwowało. Wszystko było widać. Idę patrzeć na kurczaka, czy się rozumie. I chodźcie przy to. Dobrze. No, no możesz i mnie pocałować. I przeprosić. No to co jeszcze? Że emocje jakieś. Ja to ty mnie przeproszę, mi gani, że źle wyglądam, a nie wyglądam dobrze. Ja. Znaczy... I teraz. Fajnie, że mnie widać. Ale mnie widać! A kłótnia była o mnie. No, po prostu. To najwyżej to byłaś powodem. Renderuję to, co powiedziałeś. Jeszcze chciałam jechać. O, pokażę wam coś. Tak, żeby mnie było widać. No, no on się czasami szybciej obraca, znaczy wolniej obraca niż ja chodzę. Na pewno mnie widać. Znalazłam sobie w Rossmanie, inaczej. Mam taką jedną pomadkę,
którą zawsze, gdy mam na ustach, to pytacie, co to za pomadka. Zaraz pójdę, bo wyniosłam ją na górę, więc wam ją pokażę. I teraz w Rossmanie jest promocja na te pomadki. Ja wiem, że można ją w internecie gdzieś tam kupić taniej. Natomiast nie jest aż tak o wiele taniej niż teraz na promocji w Rossmanie, bo normalnie w Rossmanie cena regularna to po prostu jest jakaś rypnięta. Natomiast teraz jest fajna i dodatkowo są dwa nowe kolory. Takie, które mi się mega podobały i chciałam, i czekałam właśnie na promocję. Mam je zapisane, już wam pokazuję. O kurna. A nie, dobra, dalej trwa promocja. Bo już się zeskizowałam. To jest ta. Ja mam, już wam pokażę. Ona jest matowa, a nie robi takiej skorupy. Ja wam pokażę, którą ja mam. No, chyba tą. I to jest kolor Irule 105. I ona jest prześwietna. Ja tam czytałam komentarze na jej temat i czasami niektórym wysusza usta. U mnie nic takiego nie było. Najlepsza matowa pomadka, jaką mam. Fajnie się trzyma i mega ładnie wygląda, więc jeżeli się pytacie, co to mam za pomadkę, to zazwyczaj to jest właśnie ta pomadka, więc sobie możecie ją zapisać. Nie wiem, do kiedy jest ta promocja, bo tutaj nie widać, ale w ogóle patrzcie, jaka cena jest tutaj. Za 100 ml tej pomadki 542 zł. Ja pitole, jaka cena, nie? Widziałam na necie, że tych pomadek jest tak dużo i w ogóle na stronie L'Oreala też było mnóstwo tych pomadek. Polska dalej w PRL-u, czy gdzieś tam idzie daleko za wszystkimi. No i nie ma ich, także nie kupię se. Widziałam, że niby jest na Shopee, taka platforma. Jak weszłam, to nie było, więc nie wiem, co za platforma i o co chodzi. Jak weszłam, to były trzy pomadki jeszcze droższe niż w Rossmanie, więc nie ma sensu. Nie wiem, dziwi mnie ten fakt. W sumie godzina jest 1:30, więc wypadałoby zjeść obiad, nie? Zjedzmy sobie obiad. Ja muszę sprawdzić, do której jest dzisiaj Rossman, bo może jakbyśmy jechali, to podjedziemy też do Rossmana jeszcze, bo ja bym sobie to od razu kupiła, bym miała już. Kto lubi brukselki? Ja kocham brukselki. Nie wiem dlaczego, ostatnio dodawałam właśnie taką na Instagramie ankietę i było normalnie praktycznie 50 na 50. I ja teraz totalnie nie czaję, bo ja na przykład to bardzo lubię. I jak czegoś, coś lubisz, to nie możesz zrozumieć, dlaczego inny człowiek tego nie lubi, nie? I na odwrót tak jest. Zjadłabym. No i to jest Krzysia. Ziemniaczki, brukselki. Jeee! Co wam powiem? Oglądaliśmy taki dokument na Netflixie, że musicie go obejrzeć. Nie, kochanie? Tak. Co? No, polecamy. Mega fajnie się go oglądało. Już idę do ciebie. Patrzcie, mogę biegać. No, oglądaliśmy super dokument. Tak. O Tinderze. No, nie, ja nie wiem, jak działa ta apka. Zawsze widzę w jakichś filmach. Tak, że tam przesuwałem prawo, lewo i tak dalej. No, ja pewnie bym na odwrót przesuwała. Mało ważne. Chodzi o tego człowieka, który tam oszukiwał te dziewczyny i tak dalej. Zajebiście, co zrobili. Wszystko tam nagrali, jak to tam wyglądało i tak dalej. Pokazali też tego człowieka, jak go szukali, jak to wyglądało. Mega fajne. Mega, mega dobrze się to oglądało. Trwa to chyba trochę ponad godzinę. Koleś po prostu oszukał mnóstwo kobiet. Właściwie nie wiem, ile do końca tych kobiet. Co to tyle piszczy? Jak nie jeden, to drugi. No Jezus Maria. A ja chcę o dokumencie wszystkim powiedzieć. Wyłączy. No. Tylko nie możesz mi powiedzieć końcówki dokumentu. Nie mogę powiedzieć. Bo zepsujesz, a nie to jest najfajniejsze. Jezus, uwaga, spoiler. Nie mogę powiedzieć. Po co zaczęłam o tym rozmawiać w ogóle? O, i najlepsze, że rosną mu obserwujący, no nie? Bo mu zablokowali poprzednie konto i teraz ma nowe. No ktoś powie, że naiwne, że się dały oszukać i tak dalej, ale powiem wam, że czasami jeżeli ktoś potrafi być dobrym oszustem, to naprawdę idzie się poślizgnąć na takich rzeczach i musi obejrzeć cały dokument, jak to wyglądało i w jaki sposób on je oszukał, bo no wiele osób by po prostu gdzieś tam popłynęło, nie? No tragedia, przepraszam, ale jestem rozemocjonowana dzisiaj rano, żeśmy kończyli ten dokument i musiałam to powiedzieć. Tak. Ale fajny, no super jest nagrany, bo to jak oni to nagrali, to jest coś niesamowitego, fajnie to połączyli wszystko, naprawdę przyjemnie się to ogląda, takim, można to oglądać jednym tchem, tylko nam się już wczoraj chciało spać. Mnóstwo osób mi napisało na Instagramie, że oglądały ten dokument, bo on jest teraz chyba od 2 czy 4 lutego na Netflixie. A, bo tak zaprosimy was na film z sukienkami, znaczy z oczekiwaniami kontra rzeczywistość, to może wam damy taki przedsmak, kawałek
urywek, żebyście śmiechli i w ogóle przyszli, jak zrobicie już kotlety od Magdy Gessler, Marty Tomaszewskiej. Dobra. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj czeka nas wielkie oczekiwania kontra rzeczywistość. Wydaje mi się, że aby aktualnie się zapiąć, musiałabym sobie wyrypać te 3 żebra. Nie 2, nie 1, to luźne tam. Ja bym potrzebowała z 4 w górę iść. Ale płaszczyk ma jak Willy Wonka i Fabryka Czekolady. Tam na pewno ktoś w tym płaszczyku wyglądałby świetnie. Oh yeah, it's very beautiful. Czemu nie ma go w H&M-ie? Skąd masz ten płaszczyk? Bo jest to poncho. Poncho, które może być kołdrą, namiotem, w zależności jaką świetną bazę możecie dziecku zrobić. Sami możecie być bazą. Jeżeli ktoś po prostu bardzo kocha swoje dzieci, to może tak sobie dzień stać i będzie bazą.